wtorek, 5 marca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. 39-letni Hiszpan zginął w nocy na A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby z auta dostawczego są ranne. To nie pierwszy raz, gdy na autostrady lub drogi szybkiego ruchu ktoś wjeżdża pod prąd. Na wielu wjazdach i zjazdach pojawiły się więc specjalne znaki informujące o niewłaściwym kierunku. Fatima Orlińska. Trwa ustalanie okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Co spowodowało, że kierowca jechał na pewną śmierć, ustala policja pod nadzorem prokuratury. Samochód ciężarowy poruszał się prawidłowo swoim pasem jazdy, natomiast kierowca Audi jednoznacznie jechał w niewłaściwym kierunku. To są fakty, które możemy w tej chwili potwierdzić. Na miejscu pracowali policjanci z autostradówki, z komisariatu autostradowego, policjanci z naszej ludzkiej komendy. Zebraliśmy wszystkie materiały dowodowe, które pomogą teraz śledczym w wyjaśnieniu tej sprawy. Prokurator zlecił sekcję zwłok tego mężczyzny, a badania potwierdzą, czy był trzeźwy i czy miał ewentualnie jakieś narkotyki w swoim organizmie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 39-letni kierowca pod prąd miał jechać przez kilkaset metrów. W miejscu, w którym zderzył się z innym autem, trudno wskazać na czynnik, jaki mógłby kierowcę zmylić, co do prawidłowości kierunku jazdy. Jak jednak wyjaśnia psycholog transportu, na koncentrację i bystrość umysłu podczas jazdy wpływa wiele czynników, przez co kierowcy mogą popełniać błędy sprawiające wrażenie absurdalnych. Część kierowców, która ma ograniczone pole widzenia, ma również ograniczoną możliwość orientowania się w przestrzeni i może to być spowodowane zarówno obciążeniami chorobowymi, jak i jakąś sytuacją stresową, która aktualnie przeżywa. Na drodze jest bardzo dużo znaków i często ilość tych bodźców, bo każdy znak to jeden bodziec, ilość tych bodźców jest niemożliwa do wchłonięcia czy odbioru selektywnego przez mózg człowieka. Na pewno nie jesteśmy w stanie dokonać szybkiej analizy znaczeniowej. I choć znaki drogowe, ale i te informacyjne na całym świecie są mniej więcej ustandaryzowane, kierowców nieobeznanych z daną trasą mogą mylić. Nierzadko bywa również tak, że te większe samochody na drodze ograniczają widoczność znaków pionowych. Z uwagi na wciąż pojawiające się przypadki kierowców jadących pod prąd, w całym kraju ustawiono tablice informacyjne stop, zły kierunek. Przed wjazdem na autostradę, tak jak pani mówiła, no może nie jest to typowy, standardowy znak drogowy, ale jest duży, o barwach takich no, intensywnych, żeby każdy mógł się zorientować, zanim na tę autostradę wjedzie, no, że nie powinien tam jechać. Niejednokrotnie jeździłem po Europie, w Niemczech, w Austrii, stosuje się podobne znaki, też intensywnej barwy, żeby po prostu ktoś się nie pomylił. Policja apeluje, że jeżeli kierowcy zdarzy się wjechać pod prąd na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, pod żadnym pozorem nie powinien wykonywać żadnego manewru na własną rękę. Szczególnie zawracania. W takiej sytuacji najlepiej zjechać na pobocze, ustawić trójkąt ostrzegawczy i zawiadomić służby. Pielęgniarka, artysta, przedsiębiorca, strażak i inni przedstawiciele lokalnej społeczności, z której się wywodzą, choć różni, to tworzą jedność. Łączy ich nie tylko miejsce, w którym mieszkają, ale także plany na przyszłość. W najbliższych wyborach samorządowych chcą działać wspólnie dla swojej Trójwsi. Ich pomysł na kampanię jest jednak dość nietypowy. Jaki o tym Magda Sincewicz. Cio, ty, ale on zaczął bez nas. Pójdę, idziemy tam za nim. Ej, Zbysiek, poczekaj, idą, każdy w swoim tempie, ze swoim pomysłem i swoimi nadziejami. Idą jednak razem, bo jak zgodnie twierdzą, wspólnie mogą więcej. Ich siła tkwi w jedności, w jednej Trójwsi. My jesteśmy przede wszystkim tutejszymi rdzennymi mieszkańcami, pasjonatami naszej tutaj kultury, tradycji, codziennego życia i przede wszystkim też społecznikami, którzy chcą pracować dla dobra
naszych mieszkańców. Gdy wyruszają w teren, biorą ze sobą nietypowy rekwizyt, choć często przez nas widywany. Pineskę. Tu jednak w jak najbardziej materialnej formie. Ustawimy ją tam, gdzie wskażą mieszkańcy. A co? To dzięki niej wskazują w plenerze miejsca, które potrzebują zmian. Zmian, których pragną mieszkańcy. To także dla nich stworzyli oryginalny teledysk. Nasza jedna trójwieść, tu do między gronami, tu zbudujmy nową przyszłość ponad podziałami. Ten pomysł bardzo mi się spodobał i chciałam, żeby to właśnie były proste słowa. Słowa, które nie kojarzą się z polityką, ale które mówią o tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Jak oceniają eksperci, autentyczny i szczery przekaz w kampanii może być gwarancją sukcesu. Autorzy pamiętali o tym, że emocje są najlepszym nośnikiem przekazu, bo mamy tu i dobre emocje, i pomysł, oryginalny koncept. Czujemy zaangażowanie, dobrą energię i też autentyczność osób, które tam występują. A w warstwie merytorycznej podkreślone są wartości, które też są istotne. Także można powiedzieć, że pełen pakiet elementów, o które chodzi w kampanii wyborczej. Kampanii oznaczającej dla nich działania, które prowadzą od dawna, nie tylko w tym przedwyborczym czasie, na co dzień angażując się w sprawy swojego miejsca na ziemi. Myślę, że piosenka i to, co zrobiliśmy, będzie jakimś takim pierwszym krokiem do tego, żebyśmy wspólnie się połączyli, żebyśmy odnowili te relacje, żebyśmy stanowili całość. Czy to możliwe dla wszystkich, okaże się już niebawem. Plesner, czyli żubr z Jankowic, poskromiony. Przynajmniej na razie. Uciekinier z zagrody żubrów został uchwycony po trzech ucieczkach, a w zasadzie sam się uchwycił. Czy to koniec perypetii żubra recydywisty? O tym Paweł Jędrusik. Pozwiedzał miasto, pospacerował po lesie, a teraz jest już w zagrodzie. Choć może być tak, że w momencie, gdy państwo to oglądają, to już nie. Plesner to już prawdziwy żubrzy recydywista, bo uciekał trzy razy z zagrody. Najpierw postanowił, że przyjdzie na jeden z prywatnych ogródków w Międzyrzeczu. Leśnicy rozpoczęli poszukiwania zbiega. Jak znaleźliśmy go w lesie, to musieliśmy podjąć działanie, żeby go znowu zaprowadzić do rezerwatu, dlatego że jest to zwierzę bardzo duże, poruszał się koło drogi publicznej, więc mogło być zagrożenie, że może spowodować jakiś wypadek, więc podjęliśmy działanie, żeby go zagonić, no i udało się go wgonić. Niestety na drugi dzień żub postanowił swoim prywatnym wyjściem, który sobie sam zrobił, oczywiście już jest teraz zamknięte, postanowił sobie znowu wyjść i znowu cała akcja znowu się powtarzała. Zabawa w chowanego była jednak nierówna, bo leśnicy do swojej dyspozycji mieli nowoczesne technologie w postaci drona z kamerą termowizyjną. Plesner jednak chyba się wolnością znudził i uznał, że pora wrócić z wychodnego. Choć do zagrody wracać nie lubi, bo nie lubi go stado, a w zasadzie inny żubr. Czemu? Poszło o kobietę. Mam jego głównego konkurenta w stadzie, który go właśnie po przeniesieniu do tego stada odpędzał. Mamy go zamkniętego jeszcze w innej takiej zagrodzie kwarantannowej. No i teraz liczymy na to, że Plesner się zaklimatyzuje, że zostanie przyjęty przez resztę stada i że będzie mógł być w tym stadzie, bo na tym nam najbardziej zależało, żeby dołączył do tego naszego głównego stada. Skuteczność jego ucieczek jest na wysokim poziomie, bo udało się to trzykrotnie w niecały tydzień. Na mieście jednak Plesner nowej miłości nie znalazł, choć kilkadziesiąt lat temu byłoby takie prawdopodobieństwo, bo jak mówią mieszkańcy, o żubra było tu nietrudno. Natomiast teraz to była sensacja olbrzymia, nie? Bo to niespodzianka. Piękny zwierz, jak to mówią międzyrzeckie, jedni mówią pszyńskie, drudzy mówią kobiurskie, ale nasz, nie? I to było wrażenie. I trochę strachu było też. Pytanie tylko, czy stado zaakceptuje teraz Plesnera? W końcu nie każdy lubi zadawać się z dywersantami. Seniorzy to ta grupa społeczna, która pośród internetowych oszustów jest najbardziej narażona na niebezpieczeństwo. Psychologowie uważają jednak, że nie wynika to z wieku, a braku dostatecznej wiedzy cyfrowej, bo wbrew pozorom to właśnie z wiekiem człowiek staje się bardziej świadomy i tym samym ostrożny. Teraz w Katowicach seniorzy będą uczyć się m.in. bezpiecznego poruszania w sieci. Fatima Orlińska. Seniorzy bliżej technologii to nie tylko pusty slogan, ale i sposób na to, by uchronić tę grupę wiekową przed cyberzagrożeniami, których ofiarami padają najczęściej.
Jak wynika z policyjnych statystyk, tylko w tym roku na szkodę seniorów powyżej 60 roku życia w województwie śląskim dokonano 140 przestępstw, a przestępstw internetowych w tej grupie osób w ogóle odnotowano 150. Najczęściej oszuści wykorzystują popularne metody na wnuczka czy policjanta, choć coraz większa aktywność cyfrowa i mobilna seniorów powoduje, że dają się nabrać również na fałszywe SMS i maile. Trochę też mitu jest w tym, że to seniorzy są tą najbardziej ufną i najłatwiejszą do oszukania grupą społeczną. Bo są takie badania, które powodują, że to jest po prostu grupa docelowa oszustów. Czyli niebezpieczeństwo polega, czynnik ryzyka właściwie polega na byciu seniorem. Ale seniorzy też czują, że nie są do końca wyedukowani. Sami seniorzy twierdzą, że oni bardziej intuicyjnie się poruszają, a na tym wszyscy oszuści bazują, właśnie na intuicji, że automatycznie w coś klikniemy. Najnowsze badania pokazują jednak, że ponad 80% seniorów używa bankowości elektronicznej, a 75% z nich dokonuje płatności kartą. Dlatego w Katowicach poszerza się sieć punktów cyfrowego wsparcia seniorów. Kilka zadań stoi przed tym punktem. Po pierwsze, odpowiadamy na potrzeby seniorów, którzy chcieli uczyć się obsługi smartfona. Fundacja, która na zlecenie miasta prowadzi ten program, przygotowała podręcznik. On jest dostosowany do możliwości seniorów i również jednym z elementów jest kwestia bezpieczeństwa w sieci. To już kolejny taki punkt, który został uruchomiony w mieście. W zeszłym roku udało się wyszkolić kilkuset seniorów. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy około 200 seniorów w zakresie cyfrowych rozwiązań, a w tym roku mamy dopiero początek właściwie marca, a już 600 osób skorzystało z tego wspomagania cyfrowego, a więc nauki i posługiwania się czy to smartfonem, czy właśnie systemami poszczególnymi komputerowymi, poprzez które mogą łączyć się do urzędów miast, czy do innych urzędów, czyli do innych instytucji i załatwiać po prostu swoje sprawy. Sami seniorzy, co widać po frekwencji podczas szkolenia, wykazują duże zainteresowanie i zaangażowanie w naukę, wiedząc, że większa świadomość to większa czujność podczas korzystania z urządzeń mobilnych. Warto wziąć to pod uwagę, planując podróż w Beskidy. Most w ciągu drogi 942 w Szczyrku został zamknięty. To droga wojewódzka, która łączy Bielsko-Białą z Wisłą i jedna z kluczowych arterii, z której korzystają turyści odwiedzający Beskidy. Magda Sincewicz. Droga wojewódzka 942 biegnie przez 41 km. Przebiega m.in. przez centrum Szczyrku i Przełęcz Salmopolską. I to właśnie tam od początku tygodnia trwają prace nad nowym mostem nad Żylicą. Umowę na to przedsięwzięcie podpisaliśmy w lutym ubiegłego roku. Trzeba tu podkreślić, że to była umowa na wykonanie projektu i przebudowę. Prócz tego przebudowę mostu. Prócz tego wykonawca musiał jeszcze przebudować wszystkie instalacje dotyczące sieci energetycznych, gazowych, umocnić też brzegi tej rzeki. Także tutaj pracy jest bardzo dużo. Zakończenie przewidziano na drugą połowę października. Koszt inwestycji to niespełna 6 100 000 zł. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.